Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powoli staje się faktem. Rozpoczęły się w tym zakresie dzielnicowe spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Wałbrzycha z mieszkańcami. Spotkanie nasze dzisiejsze jest odnośnie odpadów, segregacji, śmieci, szkła, plastiku. Rewolucja śmieciowa to potoczna nazwa uchwały dotyczącej właśnie gospodarowania i segregacji odpadów. Do tej pory wszyscy ci, którzy posiadali własne nieruchomości lub funkcjonowali we wspólnotach mieszkaniowych, zawierali umowy z odbiorcą odpadów. Dziś sytuacja ta będzie wyglądała inaczej, bo w imieniu tych wszystkich mieszkańców Wałbrzycha umowy będzie zawierała od 1 lipca bieżącego roku gmina Wałbrzych. Gmina musi zorganizować przetarg, musi w przetargu wybrać firmę, która będzie się zajmowała odbieraniem i zagospodarowaniem tych odpadów, musi narzucić na tą firmę pewne obowiązki, które z kolei ustawa nałożyła na gminę. A nałożone zostały na gminę takie obowiązki, że my musimy jako gmina w odpowiednich latach uzyskać pewne poziomy recyklingu i zagospodarowania odpadów. A to z kolei nałożyły Polsce przepisy unijne, do których musimy się dostosować. Właściciele nieruchomości, czyli właściciele domów jednorodzinnych, właściciele czy zarządy wspólnot, jeśli chodzi o duże wspólnoty, zarządy wspólnot, czyli osoby pełniące funkcje w zarządach, do końca kwietnia są zobowiązane do złożenia deklaracji. Nieco inaczej wygląda sytuacja z pojedynczymi odbiorcami i tymi, którzy mieszkają w lokalach gminnych. Jeśli chodzi o małe wspólnoty, to praktycznie dyskusje trwają do tej pory. Jeżeli jest zarządca w małej wspólnocie i ten zarządca chce w imieniu państwa złożyć tą deklarację, to również zachęcam do tego, żeby przekazać mu takie pełnomocnictwo. Natomiast jeżeli nie ma zarządu, nie ma zarządcy, bo w małych wspólnotach nie musi być powoływany zarząd, chociaż może, ale jeśli nie ma zarządu, to proponuję, aby każdy właściciel nieruchomości złożył odrębną deklarację w małych wspólnotach, czyli tych do 7 lokali. I tam w tej deklaracji, w punkcie 6, jest takie okienko na procentowy udział w nieruchomości. To jeśli chodzi o małe wspólnoty, to bardzo proszę wpisać tutaj w tym okienku 6, ten procentowy udział w nieruchomości wspólnej. Deklaracja określa ilość osób zamieszkałych w nieruchomości, czyli nie de facto ilość zameldowanych, tylko fizycznie przebywających na co dzień w mieszkaniu. Te deklaracje składają właściciele nieruchomości, czyli tak jak mówię, właściciele nieruchomości, gdzie są domki jednorodzinne. W przypadku dużych wspólnot, czyli powyżej 7 lokali w budynku, nie 7 wykupionych, tylko 7 w ogóle, to są już duże wspólnoty, to deklarację składa zarząd wspólnoty. Jeżeli zarządca nieruchomości chce przejąć od państwa wspólnoty ten obowiązek złożenia deklaracji, to wiem, że na przykład MZB chętnie pełni funkcję tego, który składa deklarację. Trzeba mu tylko po prostu, zarząd wspólnoty musi mu dać pełnomocnictwo do złożenia w imieniu zarządu tej deklaracji. W Wałbrzychu obowiązuje, tak jak w ponad 90% gmin, system liczenia opłaty od osoby. I tak, jeśli mieszkańcy deklarują segregację odpadów, to miesięczny koszt wyniesie 12 zł. Natomiast jeśli nie zdecydujemy się na segregację, to zapłacimy 20 zł od osoby. Zgodnie z ustawą gminy były zobowiązane do określenia dwóch rodzajów opłat. To nie wymyśliła gmina, tylko to wynikało z ustawy, że od 1 lipca muszą być, i to był obowiązek gmin, ustalone dwie opłaty dla tych nieruchomości, właścicieli nieruchomości, którzy segregują. Jest inna opłata, ona jest mniejsza w całej Polsce. I dla tych nieruchomości, którzy nie będą chcieli segregować, jest opłata inna, wyższa. I tak jest w całej Polsce. Kwestia jest taka, że miały możliwości gminy różnie to przyjąć, różne sposoby rozliczania. Tu pani z tego, co mi podpowiada, mówiła, więc nie będę się powtarzał. W mieście Wałbrzychu podjęto decyzję, że będzie to rozliczanie od ilości osób. To znaczy tak praktycznie, jak było do tej pory, przynajmniej w budynkach gminnych, przynajmniej w budynkach zarządzanych przez nas we wspólnotach, tak zawsze było, że obciążenia było od ilości osób. Wyliczamy sami należną opłatę i będziemy musieli pilnować sami, żeby tą opłatę wpłacić do 15 każdego miesiąca po miesiącu, za który ta wpłata jest. Czyli system wchodzi 1 lipca, czyli do 15 sierpnia musimy wpłacić pierwszą opłatę.
Każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualne konto, na które będzie dokonywał opłat. W ramach tej opłaty gmina wybierze w drodze przetargu operatora, który będzie odbierał odpady i wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki. Przy nieruchomości będą stały dwa pojemniki. Jeden pojemnik będzie na tak zwane odpady zmieszane, czyli pozostałości z sortowania, drugi na tak zwane bioodpady. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał kompostownik, bo również taka może być sytuacja, to zgłosi to operatorowi i nie będzie brał tego pojemnika, ale to nie zmienia wysokości opłaty. Opłata jest równa dla wszystkich. Jedyną różnicą jest segreguje bądź nie. Cała wałbrzyska segregacja opierać się będzie na tak zwanych dzwonach, czyli trzech pojemnikach w trzech kolorach do selektywnej zbiórki, których na dzień 1 lipca 2013 roku stanie na terenie Wałbrzycha 500 sztuk. Do nich wrzucać będziemy zgodnie z opisem odpowiednio posegregowane odpady. Oprócz tego zamierzamy budować na terenie miasta tak zwane punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To są miejsca, docelowo planujemy dwa takie miejsca, w tym roku powstanie jedno przy składowisku na Beethovena. Tam będzie można wozić, w ramach oczywiście tej opłaty, nie będzie tam żadnych dodatkowych opłat, będzie można wozić tak zwane odpady problemowe, czyli jakieś elektrośmieci, w sensie jakieś monitory zużyte, stare opony, gruz, jeśli z remontu. Ponadto w ciągu roku organizowane będą dodatkowe akcje. Wywalamy graty z chaty czy zbiórka elektrośmieci. Wprowadzamy takie nową zupełnie odbierania choinek po sezonie świątecznym. Od połowy stycznia do końca lutego, w każdy czwartek, to będzie 6 takich czwartków, będą odbierane choinki z całego miasta. W ramach tego systemu odbierane będą także zużyte leki. W trakcie spotkania, po przekazaniu istotnych informacji na temat rewolucji śmieciowej, rozgorzała merytoryczna dyskusja. Proszę powiedzieć, jak to jest do ludzi wielodzietnych? Bo tu jest dużo mieszkańców, gdzie dzieci jest powiedzmy tam 12 czy tam więcej. Raz 12 zł, to jest dokładnie katastrofalna kwota. W Czarnym Boże rozwiązali także rodzinę czteroosobową. Opłata jest zupełnie inna i jakoś tam potrafili to rozwiązać ten problem. No 12 zł uważam, ja mam rodzinę czteroosobową i to już jest dużo. Ja wiem, ja rozumiem Panią. Oczywiście w innych gminach ustawa, która została zmieniona teraz w styczniu, dopuszcza możliwość stosowania ulg, no tak jak Pani mówi, dla dzieci. Ale musimy pamiętać o jednym. I takie stanowisko jest Pana Prezydenta, bo myśmy ten temat dyskutowały, bo w momencie, kiedy się ustawa zmieniła, od razu rozmawialiśmy z Panem Prezydentem o tym, że jest taka możliwość. My musimy wszyscy mieć, proszę Państwa, świadomość, że na cały system musimy się złożyć wszyscy. To się musi zbilansować. Czyli jeżeli... Nie, proszę posłuchać. Czyli jeżeli zrobimy ulgi dla innych, będziemy musieli zrobić podwyżkę dla innych. Zaproponowaliśmy Panu Prezydentowi, który składa do Rady projekt uchwały, żeby przyjąć od osoby. Uznaliśmy, że jest on najbardziej... Żadna z tych metod, proszę Państwa, nie jest idealna. Żadna nie jest idealna. Natomiast uważamy, że od osoby jest najbardziej sprawiedliwa społecznie, bo to ludzie produkują odpady. Bo gdyby tak było, że jest osoba jedna na 100 metrach, a 5 osób na 40 metrach. I wtedy byłby krzyk, wrzawa, dlaczego takie przyjęliśmy. Przyjęliśmy, mogę powiedzieć to, co już mówiłam wcześniej, że przyjęliśmy metodę, którą przyjęło ponad 90% gmin w Polsce. To bym prosił zaprotokołować i dać odpowiedź ludziom. Ale ja już daję odpowiedź w tej chwili. Że nie ma żadnej... U nas w gminie nie ma takiej możliwości. Nie ma. A nie można to jeszcze przeanalizować? No to trzeba co, wniosek złożyć, jako wspólnota. Jako wspólnota my złożymy. Jako wspólnota złożymy i koniec. Bardzo proszę, macie Państwo radę. Tak, mamy radę. Proszę przez radę złożyć ten wniosek. Przez radę. Dokładnie. Bardzo dobrze o to chodzi. Żeby ludzie mieli wytłumaczone. Rozważenie. We wspólnocie mamy 9 rodzin. 9 lokali, duża wspólnota. 9 lokali i jedna osoba nie wyraża zgody na segregację. I w związku z tym właśnie gminy powinny to rozwiązać. Ona powinna mieć oddzielny pojemnik. Nie, proszę Pana. A nie możemy... Nie, nie.
nie może ona zmuszać nas, żebyśmy płacili. To wy powinniście ją zmusić, bo to no, ja rozumiem. A od tego jest władza, nie my. Jeżeli chodzi o ilość dzieci, to trzeba to rozwiązać, musi gmina rozwiązać. Tu krzyczą w telewizji, że dużo dzieci, żeby rodzić, a tutaj bijemy tych ludzi. Druga sprawa. Ja jestem, nie, proszę pani, ja mieszkam pół roku w Wałbrzychu, pół roku w Zielonogórskim. I tam jest inaczej. Bo, w każdej bo na przykład ja jestem sam i w tym kubeł niepotrzebnie co tydzień będzie podnoszony i tłuczony. Tam opłacam co dwa tygodnie. Ale będzie pan odliczony? Nie, proszę pani. Mogę płacić, ale po co weźmy to wszystko tłuc? Więc wyście powinni jako urząd rozwiązać pewne problemy. Ale jaki tu pan bo gdzie jest czworo dzieci i nie będzie tego, że ja mam pusty kubeł wczoraj. Pusty kubeł, dzisiaj rano zaglądam, jest pełen. No bo sobie sąsiedzi przyniesie. Przecież nie ja się będę sąsiadem kłócił, tylko ja muszę władzę zgłosić, a władza, straż miejska inna nie wiem. Musi to rozwiązać. Nie można zmuszać ludzi do czegoś, bo to co pani tu powiedziała, bo, że muszą, pani, to tak nie wolno. Ja deklaruję, że będę startować, druga osoba będzie startować. Ale jest taka dzielnica, zresztą nie tylko nasza dzielnica, jest taka potrzebna. Trzeba będzie płacić po 20 zł. Ale ja przed chwilą będziemy płacić po 20 zł. Jest mnóstwo osób, które w ogóle nie płacą. I będzie tak samo jak z wodą. Indywidualnie płacimy liczniki w mieszkaniach, ale te główne jest płacone, jest liczone tylko na te osoby, które płacą. Nieprawda. Tak jest. Tak jest. I to samo będzie ze śmieciami. Proszę, to samo będzie ze śmieciami. Odpowiadam na pani pytanie. Tylko my, którzy płacimy, będziemy mieli po kieszeni. Jeszcze raz odpowiadam na to. Tego typu spotkania są jak najbardziej pożądane, a wręcz konieczne, by mieszkańcy mogli zapytać o nurtujące ich sprawy, a przedstawiciele czy to Urzędu Miejskiego, czy Miejskiego Zarządu Budynków mogli na nie odpowiedzieć. Ja deklaruję, że będę startować, druga osoba będzie startować. Ale jest taka dzielnica, zresztą nie tylko nasza dzielnica, jest taka potrzebna. Trzeba będzie płacić po 20 zł. Ale ja przed chwilą Będziemy płacić po 20 zł. Jest mnóstwo osób, które w ogóle nie płacą. I będzie tak samo jak z wodą. Indywidualnie płacimy liczniki w mieszkaniach, ale te główne jest płacone, jest liczone tylko na te osoby, które płacą. Nieprawda. Tak jest. Tak jest. I to samo będzie ze śmieciami. Proszę, to samo będzie ze śmieciami. Odpowiadam na pani tylko pytanie. My, którzy płacimy, będziemy mieli po kieszeni. Jeszcze raz odpowiadam na to pytanie. Niezależnie od tego, czy ktoś płaci, czy nie płaci, za wodę w budynku płaci gmina to, co jest związane z licznikiem głównym. I teraz jest na każdą osobę naliczony jej koszt związany z wodą. Jest to jej dług. Pani nie płaci za wodę za nikogo innego, mimo że on nie płaci ani grosza. I prosiłbym bardzo, dobrze, że takie spotkanie jest, bo roznosicie plotki, rozdajecie. Proszę posłuchać, pani zadała mi pytanie, a pani odpowiada. Jeszcze raz. Jeszcze raz mówię, niezależnie od tego, czy ktoś płaci, czy nie płaci w lokalu gminnym, nie jest obciążana to jego brak opłaty dla kogoś innego. Nie ma takiej możliwości. On jest, jego się odczytuje licznik, albo jest jego przypis, on ma ten dług i to nie wchodzi w ogóle pani. To jest, ale teraz odpowiem. I analogicznie, jeśli chodzi o śmieci. Jeżeli nie będą płacili, to pani za nich nie zapłaci. Za panią, w sensie podatkowym, płaci gmina. Gmina musi zapłacić z jednego wydziału do drugiego wydziału tą kwotę, która będzie spalane w budynku i to będzie zapłacone. A to, czy pani nie zapłaci w czynszu, nie, to jest inna sprawa, to jest windykacja, to jest ściąganie należności od pani, od każdego innego. Czy pani zrozumiała? To jedno z pierwszych dzielnicowych spotkań w sprawie rewolucji śmieciowej w Wałbrzychu. Już dziś widać, że przekazywanie rzeczowych informacji mieszkańcom Wałbrzycha jest kluczowe i niezbędne. Tym bardziej, że mieszkańcy mogą o wszystkie sprawy na takich spotkaniach zapytać bezpośrednio.